bardzo miło, sympatycznie. Dużo się zmieniło, bo ja tu jeszcze kiedyś pamiętam, to trenowałem na klepisku, także w tym miejscu było teraz bardzo fajne szkolne wojsko. Tak. Także myślę, że warunki się polepszają. Należy się cieszyć, że jest gdzie trenować po prostu w zimę. No na naszym tle na pewno wypadli lepiej, chociaż mówię, pierwsze, nasza połowa, szczególnie 30 minut było w naszym wykonaniu bardzo dobre, bo pograliśmy na połowie broni, nie daliśmy im wyjść. No, niestety głupi błąd, rzut karny, było czy nie było, no dopuściliśmy takiej sytuacji, stało się. Jeszcze zaspaliśmy przy dobitce, bo powinniśmy, gdy bramkarz broni, powinniśmy nie dopuścić do tej sytuacji, żeby dobitka wpadła do bramki. No i myślę, że ta bramka trochę ułatwiła broni zadanie, bo drugą połowę odkryliśmy się, chcieliśmy odrobić. No niestety, piękna bramka z wolnego, bardzo ładna druga akcja na 2-0, także goniliśmy wynik. No, do samego końca, no chwała za to, że chociaż zrobiliśmy tą jedną bramkę. Pamiętam tutaj, właśnie nawet dzisiaj rozmawialiśmy, Bukowa była kiedyś taka drużyna w trzeciej lidze, bardzo dobra, tam bardzo dobrych wielu zawodników, łącznie z Michałem Gęburą grało nawet. Wtedy Czesław Pali prowadził Bukowie i ja z Kazikiem Przybysiem szyliśmy bramki, przegrywaliśmy 2-0, pamiętam. Graliśmy w dziesiątkę chyba w końcówce, szyliśmy we dwóch bramki, także to zapamiętałem, było to na tym tu stadionie obok. Na pewno przeciwnik i my, z wyższej półki, ale też na pewno wpływ i pogoda i godzina rozegrania meczu. No, 17.30 termin środowy i przy tym słabym świetle jednak no, to ma bardzo duży wpływ na przebieg spotkania. Natomiast dzisiaj jestem zadowolony, no bo drużyna wygrała, uważam, dobrym zespołem, bo są to chłopcy z całej Polski, wyróżniający się, grający jeszcze rok temu w młodej ekstraklasie i tutaj początek wcale nie wskazywał na to, że sobie z nimi tak łatwo, no, że sobie w ogóle poradzimy z nimi, bo te pierwsze minuty były przez nas bardzo ostrożne, tak jakby rozpracowanie przeciwnika, natomiast po postrzeleniu już pierwszej bramki uważam, że byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą i mądrzej grającą taktycznie. Chłopakom bardzo dziękuję, bo podeszli do tego bardzo ambitnie. Patryk Wajszuk, tak, no, dostaliśmy zgodę tutaj ustną od prezesa na podjęcie treningów i rozegranie kilku meczów sparingowych przez tego zawodnika. Przygląda mu się czujnie, ma możliwości, na dniach podejmiemy decyzję. Zdecydowanie lepiej. Troszeczkę początek może taki niewyraźny, ale później opanowaliśmy grę. Myślę, że w drugiej połowie już zaczęliśmy grać odważniej i to, co powinniśmy grać. Ja myślę, że jeszcze nie jest to nasza optymalna forma, bo wiadomo, że do ligi jeszcze jest miesiąc. Jesteśmy praktycznie po ciężkim obozie, po cięższych treningach. Teraz myślę, im bliżej ligi troszeczkę postawimy na dynamikę i szybkość i myślę, że forma może tylko rosnąć.